Żyjąc w systemie, przejmujemy normy moralne systemu. Postępujemy, jak oczekuje tego system. Myślimy, jak zaprogramował nas system. Nasze życie jest warte dokładnie tyle, ile może zarobić na nas system. Dla systemu leczenia chorób przewlekłych, który zmonopolizował opiekę zdrowotną na początku ubiegłego stulecia, naukowe potwierdzenie stawianej tezy stało się priorytetem i sprawą nadrzędną. Nawet twierdzenie, że pocisk wystrzelony z pistoletu wycelowanego prosto w serce spowoduje jego destrukcję i zaprzestanie funkcji życiowych, wymagałoby medycznego uzasadnienia. Do tego momentu jest to tylko czysta spekulacja. Jest jednak coś, o czym powinniśmy wiedzieć. Jest to fakt przemilczany, a medycyna akademicka niechętnie się do niego przyznaje. Obecny stan wiedzy o człowieku można porównać do stanu wiedzy o wszechświecie. Wiele zjawisk występujących w kosmosie wymyka się nauce tak samo jak prawa rządzące niewyobrażalną liczbą procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Jest to jeden z dwóch powodów, dla których medycyna współczesna nigdy nie zaakceptuje istnienia żadnej holistycznej, pozanaukowej metody leczenia. Czy system leczenia, w którym trzeba udowadniać, że czarne jest czarne, a białe jest białe, zawsze służy dobru chorego? Można nad takim podejściem dyskutować, ale faktem nie do podważenia jest to, że od momentu przejęcia systemu leczenia chorób przewlekłych przez tzw. medycynę opartą na faktach, liczba nowych zachorowań i zgonów z powodu raka już tylko rośnie. Być może dlatego zjawisku temu nadano nazwę przemysł chorób. Zazwyczaj, jeśli coś jest nie tak, jak być powinno, to jest zmieniane. Systemu kreowania i leczenia chorób przewlekłych nikt nie zmienia, ponieważ funkcjonuje bardzo dobrze. Z każdym rokiem krąg jego konsumentów znacznie się powiększa. Produkowanie coraz większej liczby konsumentów jest wielowątkowe. W zasadzie rozpoczyna się już w życiu płodowym przyszłego konsumenta. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że z punktu medycznego szczepienie w pierwszej dobie życia jest zabiegiem całkowicie bezzasadnym. Autyzm, choroby autoimmunologiczne, rak i wszelakie inne choroby przewlekłe mają swoje korzenie właśnie tutaj.
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu niegroźne choroby wieku dziecięcego zostały zastąpione lukratywnymi chorobami przewlekłymi. Żaden zabieg medyczny, bezpośrednio nieratujący życia, nie może być wykonany wbrew woli zainteresowanego. Dla systemu nie ma to jednak żadnego znaczenia. Jedynym prawem i kodem moralnym systemu jest najświętsza ze wszystkich ksiąg współczesnego świata – biznesplan. Powoduje to, że już od pierwszego dnia życia niemal wszyscy Polacy zostają mimowolnie konsumentami systemu. Obserwuję dziesiątki, setki ludzi, którzy pracują schematycznie, nie wychodząc w ogóle poza jak gdyby takie sztampowe rozumienie pewnych tematów. Muszę się odnieść do pewnego proroczego filmu z Charlie Chaplinem, kiedy on pracował w fabryce i chodził i tak dokręcał i potem wyszedł z tej fabryki i miał ciągle ten ruch, tak cokolwiek nie zrobił, to dokręcał. To jest fantastyczna alegoria na dzisiejsze czasy. Ludzie tak już mają w głowach. Niczego nie muszą dokręcać rękoma, bo schemat myślowy już ich programuje, co mają robić. Nie myślą samodzielnie, nie doświadczają czegoś. Po co? Ja już to mam na ekranie telewizora, tam już za mnie zrobiono tamto, wam to, ja wiem, jak to doświadczenie wygląda. Nie doświadczyłem sam. A doświadczenie to jest pikuś, ale chodzi mi o kreatywność, o sposób myślenia. Jest narzucone im z góry, a reklamy już to bardzo fajnie kształtują. Bo jeżeli jest komuś powiedziane, że bez szczepionki dziecko w przedszkolu nie jest w stanie przeżyć, bo może mieć pneumokokowe zapalenie albo jakiegoś rotawirusa, wszyscy zaszczepiają. System doprowadził również do tego, że konsumenci okazują mu bezgraniczne zaufanie. System zakodował swoim konsumentom także pewien sposób postrzegania świata i niedomagań zdrowotnych, jakie im zafunduje. Choroby nie są już dostrzegane jako wynik działań systemu, ale jako rezultat posiadanych wadliwych genów lub po prostu zrządzenie losu. I tak ludzie mają niestety schematycznie wtłoczone do głowy, że mają coś robić, bo taki jest przekaz medialny. Koniec, kropka. Ludzie myślących samodzielnie jest niestety bardzo mało, bo to jest niekomfortowe. My nie możemy pracować w żadnej uczelni, nie możemy pracować przy żadnym NZOZ-ie czy cokolwiek, bo tam idą utartymi szlakami i my jesteśmy dla nich solą w oku, bo myślimy inaczej, bo myślimy samodzielnie. Być może koleżeństwo chciałoby myśleć samodzielnie, ale tego nie robi. Z jakich przyczyn? A może finansowych, a może lękowych, a może wszystko naraz. Przegrał walkę z rakiem. Dlaczego używa się właśnie takiego zwrotu na określenie czyjejś śmierci z powodu raka? Poprzez określenia o chorobie typu walka i wojna tworzy się błędne pojęcia i stereotypy. Walcząc z czymś, nadajemy temu moc i wyposażamy to coś w siłę. Doskonale wiedzą o tym terapeuci osób z urojeniami i obsesjami. Walczyć i ciągle tę walkę przegrywać i będziemy mieli pierwszą chemię, drugą chemię, trzecią chemię. Walczymy, jest nadzieja, w czwartej chemii, a po czwartej najczęściej już człowiek umiera. Albo no już jest w takim stanie, że już no, została panu tylko niestety paliatywna.
za dużą moc nadajemy słowu walka, wojna. To jest, nam się wszystko zaraz się kojarzy z terroryzmem, z wojną, z umieraniem, z cierpieniem. Czyli na wejściu mamy zaszczepienie lęku. Jest lęk, a powinno być zrozumienie. Zarzućmy tym samym ideę bezwzględnej walki z chorobą, której nie postrzegamy jako wroga, a tylko jako sygnał płynący z organizmu. Chory musi zrozumieć, że komórki nowotworowe to komórki jego własnego organizmu, które po znalezieniu się w skrajnie niesprzyjającym środowisku, aby przetrwać, zaczęły namnażać się w sposób niekontrolowany. Używanie słów, że będę z czymś walczył, no to tak jakbym powiedział, będę walczył sam ze sobą. Przecież to jest bzdura. Jeżeli ja będę walczył sam ze sobą, no to do czego dojdziemy? I w ogóle takie stawianie sprawy jest a priori jest w ogóle błędne. Każdy z nas rozpoczyna swoje życie jako pojedyncza komórka w organizmie matki. Cells are the origin of health and disease. In other words, whether you're healthy or sick is not decided at the level of your organs. It is decided at the level below, the small units called cells that build up the organs. Nawet konstrukcja tej najprostszej z możliwych wykracza lata świetlne poza zasięg obecnej myśli inżynieryjnej. Aby zbudować taką komórkę, potrzebne byłoby tyle części, ile zużywa się do produkcji Boeinga 747. Musiałyby one zmieścić się w przestrzeni 1000 razy mniejszej od główki szpilki. Nie możemy zapominać, że konstrukcja taka musiałaby posiadać oprogramowanie do replikacji wraz z wbudowanym automatycznym systemem kontroli jakości całego procesu. Każda komórka ma elementy dokładnie takie same jak nasz organizm, to znaczy, ta każda komórka ma system trawienia, ma system nerwowy, ma system oddechowy, ma system endokrynologiczny. Każda komórka w sobie ma dokładnie ten sam system, jak my w całym naszym organizmie. Wzajemna, niezakłócona komunikacja pomiędzy komórkami jest jednym z warunków homeostazy. Niemal 100 lat temu, w 1922 roku, rosyjski naukowiec Aleksandr Gurwicz odkrył, że żywe, odseparowane od siebie poprzez szkło kwarcowe komórki były nadal w stanie przekazywać sobie istotne dla swojego rozwoju informacje. Zostało to potwierdzone w wielu dalszych badaniach, których wykonano oficjalnie ponad 500. I kiedy usunięto jądro komórki z komórki, nic się nie stało. Ta komórka żyła cały czas, tak jakby nigdy nic się nie stało. Ta komórka funkcjonowała dalej, jedynie nie mogła się rozmnażać, dzielić, bo nie było jądra, i nie mogła produkować pewnych aminokwasów, no bo nie było wzorca, nie było DNA. To co jest mózgiem komórki? Mózg usunięto, a komórka funkcjonuje. Może nie usunięto mózgu komórki? W tej chwili już wiadomo, że rzeczywiście tak jest. Mózgiem komórki nie jest jądro ani zawarte w niej DNA w jądrze.
mózgiem komórki i jest błona komórkowa. Receptory komórek mogą także odczytywać pole energetyczne. Pogląd, że tylko molekuły fizyczne mogą wpływać na fizjologię komórek, jest obecnie całkowicie przestarzały. Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach, jak często mówię, że żyjemy w czasach, kiedy widzimy początek końca przemysłu farmaceutycznego. To jest stwierdzenie dalekosiężne bardzo, niemniej jednak, kiedy się sięgnie naprawdę do najnowszych osiągnięć medycyny, najnowszych osiągnięć biologii właściwie, to my widzimy, że jest to możliwe. Od dnia, w którym nauka zacznie studiować zjawiska zachodzące poza materią, zrobi większe postępy w ciągu jednej dekady niż w całym poprzednim stuleciu. The deficiency of vitamins, minerals, certain amino acids is the by far the single most important reason why these cells malfunction and eventually lead to disease if we are not correcting that in our diet. I dlatego jest wiele przykładów wyleczenia choroby nowotworowej w sposób, który nie ma niczego wspólnego z chemioterapią, radioterapią czy zabiegiem chirurgicznym. Wtedy mówimy o tego typu osiągnięciach, że nastąpiło samoistne wyleczenie. Nie ma samoistnego wyleczenia. Tylko jeśli choremu podano coś, co mu zabrakło do odpowiedniego funkcjonowania układu odpornościowego, wtedy jego organizm sam sobie ze wszystkim poradził. Dlatego, że jeżeli popatrzymy z punktu biologii na organizm, to odżywianie jest to zaopatrywanie organizmu we wszystkie niezbędne składniki odżywcze, roślinne i zwierzęce, które potrzebuje każda komórka, aby mogła żyć, pracować, regenerować się. Doenergetyzować go, dożywić, tak żeby wszystkie procesy metaboliczne mogły zachodzić we właściwy sposób. Inaczej jesteśmy bezbronni po prostu. Te długotrwałe niedobory powodują zachwianie i rozregulowanie metabolizmu na poziomie komórek, który na początku nie przynosi żadnych symptomów. Nie wiemy, że cierpimy na braki niektórych substancji, ale funkcjonujemy, nasz organizm jest jakby w stanie takiego słabego zdrowia. Jeżeli te niedobory i brak równowagi pomiędzy różnymi substancjami naturalnymi nie zostanie skorygowany, no to oczywiście prowadzi do patologii organu i do choroby. Wszystkie suplementy, które stosujemy przy problemach nowotworowych, muszą być w 100% naturalne. My bardzo często nie rozróżniamy witamin. Traktujemy to jako konkretną witaminę bez zwracania uwagi na to, czy jest ona naturalna i organiczna, czy jest tylko po prostu produktem chemicznym zrobionym przez naukowców. Tak naprawdę pomagają przy problemach nowotworowych tylko naturalne suplementy pochodzenia organicznego, te, które my mamy w naturze. To są po prostu różnego rodzaju zioła, różnego rodzaju składniki, które od wieków występowały w naturze i które nam zawsze pomagały. Naiwnością dziecka byłoby sądzić, że skoro chorujemy dlatego, że nam zabrakło jakiejś substancji naturalnej dla mojego organizmu, że wyleczymy tego kogoś, dając mu substancję sztuczną, syntetyczną, której nasz organizm nie wie, co z tym zrobić. A jeśli robi, no to robi to nasza wątroba najczęściej, bo ona musi to zutylizować. I dlatego nie da się środkami farmaceutycznymi, nie da się wyleczyć żadnej choroby przewlekłej.
lekarze w Polsce wszystko negują już od podstaw, jakby po prostu czytali w myślach rodziców i wiedzieli, że oni chcą zapytać o jakieś rzeczy naturalne, czy jakieś alternatywne, czy inne. Od razu wszystko tłumią w zarodku, powodują, że rodzice czują się winni, że myślą w ogóle o czymkolwiek innym niż chemioterapia, że chcą w jakikolwiek sposób dziecko wspomagać, czy choćby nawet stosować jakąkolwiek dietę. Na konferencjach dla lekarzy, bo też jeżdżę na takie konferencje jako dietetyk, mam prawo, bardzo się wyśmiewa te metody wszystkie alternatywne, tak? Jakby też zabraniając tutaj lekarzom nawet interesowania się tymi tematami. I to jest smutne troszeczkę. Ja uważam, że powinna być współpraca, bo przy współpracy są najlepsze efekty. Przy problemach nowotworowych w pierwszej kolejności musimy oczyścić organizm z złogów i toksyn. Po takim tygodniowym oczyszczeniu organizmu ze złogów i toksyn, pomału zaczynamy wprowadzać wszystkie niezbędne składniki odżywcze, które są w stanie odbudować nam komórki i poszczególne organy. I tylko w ten sposób, usuwając przyczynę, możemy wyleczyć chorobę. Niestety, dzisiejsza medycyna przyczyn nie usuwa. Usuwanie przyczyn zapewni sukces terapeutyczny, którego pacjenci oczekują. To, co uznaje się za przewlekłe, to, co uznaje się za niewyleczalne, to się leczy. Ale tylko i wyłącznie uruchamiając naturalne procesy w organizmie człowieka, dając organizmowi to, czego on w sposób naturalny potrzebuje, lub też usuwając z niego to, co mu przeszkadza dobrze funkcjonować. Układ żylny, układ naczyniowy posiada swoją własną pompę. Tą pompą jest oczywiście serce. Ono tłoczy krew, przepycha i dostarcza tą krew i składniki pokarmowe do każdej komórki. Natomiast układ limfatyczny tej pompy nie posiada. Pompą układu limfatycznego są mięśnie. Dlatego tak ważny jest ruch. Aby zapewnić funkcjonowanie układu limfatycznego i aby nasz organizm mógł być oczyszczany, należy codziennie ruszać się, aby na zasadzie pompy mięśniowej te toksyny, które zbierane są przez układ limfatyczny, były z organizmu wydalone. Okazuje się, że bardzo ciekawą i efektywną formą pobudzania limfy są podskoki na trampolinie. Odbijanie się w górę i kontrolowane spadanie wzmacnia cały organizm. Jest to praktykowane przez pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem w wielu ośrodkach naturoterapeutycznych na całym świecie. Aby zrozumieć zasadę przekładającą się na tak dobroczynne efekty zdrowotne, wyobraźmy sobie balon wypełniony wodą. Przytrzymując balon za koniuszek, którym nalewaliśmy wodę, i podciągając go dynamicznie w górę, obserwujemy, jaki ma to wpływ na kształt balona. Kiedy używasz trampoliny, komórki całego organizmu zachowują się w podobny sposób, ponieważ przypominają one mikroskopijne balony wypełnione cieczą. Ruchy takie ułatwiają dostarczanie składników odżywczych do środka komórki i usuwanie toksyn z ich wnętrza. Limfa, chłonka, jakkolwiek nazwiemy, musi przepływać. Jeśli nie przepływa, jest zatrzymana, akumulują się te toksyny i dochodzi do sytuacji, gdzie występują różnego rodzaju schorzenia. Limfa, która krąży, zaczyna wyrzucać jak gdyby toksyny, które kumulują się w naszym organizmie. Wtedy zwłaszcza, kiedy damy jej jeszcze szansę na to, żeby te toksyny wyrzucić. Najlepsze jedzenie, najlepsze preparaty, najlepsze medytacje są niczym, jeżeli my nie wychodzimy na zewnątrz, na świeże powietrze i się nie ruszamy.
pewnym uproszczeniu możemy przyjąć, że na raka chorujemy z dwóch przyczyn. Nasz organizm to jest najlepszy lekarz. Jeżeli damy temu organizmowi szansę i składniki, to on się zregeneruje. Podczas oczyszczania organizmu możemy odczuwać zmęczenie, bóle głowy, mdłości, objawy gorączkowe czy dolegliwości jelitowe. Są to zazwyczaj objawy krótkotrwałe. Należy przyjmować dużo płynów, najlepiej strukturyzowanej wody. Możemy przyjąć, że wtedy, gdy nasz układ odpornościowy jest sprawny, nowotwór praktycznie nie ma szans. Jeżeli komórki rakowe przeniesiemy z organizmu chorego do organizmu człowieka z prawidłowo funkcjonującym systemem odpornościowym, zostaną one natychmiast wykryte i zniszczone. Podstawową rolę odgrywa nasz układ odpornościowy. Kiepski układ odpornościowy powoduje, że niestety chorujemy. Przecież gdyby nie osoby mające znakomity układ odpornościowy, to ludzkość by nie przetrwała. To, że nie chorujemy, to świadczy, że nasz organizm został cudownie wyposażony w mechanizm samoobrony. I tutaj niejednokrotnie zapominamy, że białe krwinki, które się namnażają, czasami w nadmiernej ilości, to jest tak zwana straż przednia, która nierozpoznawczy delikwenta od razu atakuje. Mógłbym to porównać do niewidomego wojownika. Natomiast to daje czas, żeby odporność humoralna, czyli ta specjalistyczna, która jest ulokowana w pęczkach Peyera, tworząc specyficzne globuliny, które precyzyjnie już rozpoznają delikwenta i jeżeli jest to na przykład pasożyt zwierzęcy, są w stanie uniemożliwić jego rozwój. Podobnie z wirusami, podobnie z bakteriami, gram minus, gram plus. Nawet związki chemiczne, które dostawszy się do organizmu mają działanie mutagenne, przy sprawnym działaniu naszej odporności, a trzeba pamiętać, że sprawny układ immunologiczny to 80% naszej zdolności odpornościowej. Jest w stanie wykluczyć zachorowanie na jakiekolwiek choroby. Pod warunkiem, że my mu to nie przeszkadzamy lub też nie wrzucamy sobie substancji, które w tym przeszkodzą. Może to być kandida, są to także szczepionki, są to metale ciężkie, jest to promieniowanie elektromagnetyczne, jest to brak witamin, brak minerałów. Poza tym każda rzecz, która działa negatywnie, pośrednio bądź bezpośrednio na układ immunologiczny, jest potencjalnie rakotwórcza. Układ pokarmowy jest układem, od którego wszystkie nasze problemy się zaczynają. Każdemu z moich pacjentów mówię, w jaki sposób ma się odżywiać, żeby odzyskać i utrzymać pełną sprawność układu odpornościowego. Proszę pamiętać, że około 70% tego układu znajduje się w obrębie jelita grubego. Krótko mówiąc, czasami wystarczy zmienić sposób odżywiania, oczyścić jelito grube i człowiek nagle odzyskuje pełnię zdrowia. Nasza odporność
zasadniczo znajduje się w tak zwanych pęczkach Peyera między kosmykami jelitowymi. To jest 80% naszej odporności. Tak naprawdę zarówno sprawność kosmyków jelitowych, jak pęczków Peyera zależy od tego, jak długo dziecko po narodzeniu karmione było mlekiem matki. Dzisiaj, jeżeli zwrócimy na ten fakt uwagę, to okazuje się, że matki dzisiaj nie mogą zbyt długo karmić dzieci albo wcale jej nie karmią. To jak te kostki jelitowe są dostosowane do sprawności działania? Czasami w połowie nie są sprawne. Stąd choroby odjelitowe, rzutujące na cały metabolizm, na układ hormonalny, na odporność, no są bardzo często rejestrowane. Więc podatność naszego organizmu na choroby tak zwane cywilizacyjne jest nieporównywalna do tego, co zdarzało się u naszych przodków, nawet gdyby w tym czasie bywały takie zagrożenia cywilizacyjne, chemiczne, jak przy współczesnym przemyśle. Ciało ludzkie, oczywiście to zależy od wagi ciała, ale ma około 10 do 14 komórek, czyli jest to około 100 trylionów komórek. 100 trylionów komórek. To jest olbrzymia ilość. Co jest również ciekawą rzeczą, szacuje się, to jest niski szacunek, że innych komórek, to znaczy to są komórki bakterii, pleśni, innych organizmów, które żyją z nami symbiotycznie, jest ich około 10, nawet do 10 razy więcej niż naszych komórek. Zdrowie zależy w znacznej mierze od równowagi pomiędzy bakteriami dobroczynnymi i patogenicznymi. Kiedy organizm zapada w stan chorobowy, oznacza to, że równowaga ta została zachwiana i bakterie dobroczynne znajdują się w mniejszości. W związku z tym, jeżeli nasza flora już od urodzenia czy do nastu lat nie była dostatecznie rozwinięta, a później jest uszkadzana regularnie przez antybiotyki niecelowo albo nieumiejętnie dostosowane, następnie przez pożywienie schemizowane wszelkiego rodzaju składnikami rzekomo polepszającymi, nie dziwmy się, że zaczynają się mnożyć bakterie gnilne. A efekt ich obecności, chociażby Clostridium, to są tak zwane metachalandry. To jest główny czynnik mutagenny, który z jelita grubego może się lokować w każdym narządzie wewnętrznym, zwłaszcza tym, który jest osłabiony. Przykładowo ktoś pali papierosy, mimo tego, że zaczyn choroby nowotworowej znajduje się w jelicie grubym, to objawić się on może w płucach. Bakterie rządzą nami, a nie odwrotnie. Będziemy chorować, żeby nie wiem co robić, jeśli nie będziemy mieli flory bakteryjnej we właściwym stanie. Guz nowotworowy jest jak kontrolka awaryjna na desce rozdzielczej samochodu. Kiedy się włączy, oznacza to, że już wcześniej w samochodzie działo się coś nieprawidłowego. Sama kontrolka nie jest awarią. Podobnie dzieje się w przypadku guza. Jego powstanie sygnalizuje nam o nieprawidłowych procesach zachodzących w organizmie, zazwyczaj od wielu lat. Pomyśl o komórkach jak o cegłach w murze. Wytrzymałość muru skupia się w największej mierze na zaprawie pomiędzy cegłami. Taką zaprawą trzymającą komórki razem jest kolagen. Jeżeli jest mocny i jest go wystarczająco dużo, guzy rakowe nie mają większych szans na rozwinięcie się. Nasze ciało jest zbudowane na kolagenie i tymczasem bardzo mało uwagi poświęca się analizie i badaniu właśnie kolagenu i tkanki łącznej. Tkanka łączna, czyli to środowisko pomiędzy komórkami, jest rezerwuarem na hormony, na różnego rodzaju biologiczne substancje. Również determinuje, w jaki sposób komórki komunikują się ze sobą. Czyli jest to niezmiernie ważne środowisko dla biologii, dla naszej biologii, dla funkcji komórek. Komórki raka używają enzymów trawiących właśnie to środowisko do tego, żeby przemieszczać się w organizmie.
Jeżeli komórka chce się przenieść z jednego organu do drugiego, to oczywiście używając tych enzymów tnie tkankę łączną w naczyniu krwionośnym, dostaje się do naczynia krwionośnego, razem z krwią przepływa do innych organów i używając tych samych enzymów znajduje swoje miejsce w innym organie. Dieta bogata w witaminę C, lizynę, prolinę, kwercetynę jest niezbędna w budowie silnego kolagenu. Dla chorych na raka suplementacja tymi składnikami musi stanowić działanie pierwszoplanowe. W badaniach opracowaliśmy specjalny zestaw substancji naturalnych, które właśnie są zdolne do zahamowania aktywności tych enzymów. Jednym ze składników tej synergii mikroelementów jest aminokwas lizyna, który jest aminokwasem niezbędnym i który dostarczamy tylko z diety. Cechą charakterystyczną lizyny jest to, że wędruje do miejsc newralgicznych powłoki kolagenowej, dokładnie tam, gdzie atakują enzymy, uniemożliwiając im działanie. Oprócz hamowania aktywności tych enzymów, ważne jest wzmocnienie struktury tej tkanki łącznej, która tworzy jak gdyby barierę, naturalną barierę. Naturalne substancje, tak jak witamina C, aminokwasy, lizyna, prolina, miedź i inne związki są niezbędne do tego, żeby optymalnie wytwarzać kolagen, optymalnie wzmacniać tą tkankę łączną w organizmie. Jeżeli rozciągnęlibyśmy w jednej linii całą strukturę DNA zawartą w komórkach ludzkiego organizmu, jej długość przekroczyłaby 3000 razy odległość Ziemi do Księżyca. Gen jest wkomponowany w DNA komórki i jest częścią programującą tej struktury. Tak naprawdę geny mówią nam tylko to, co może się w naszych komórkach wydarzyć. Tak zwane onkogeny nie są stworzone po to, aby powodować raka. Służą do promowania i kontrolowania procesu poprawnego podziału komórek. Jest to naturalny proces budowy i podtrzymania procesów życiowych organizmu. Jeżeli pod wpływem czynników zewnętrznych geny te ulegną uszkodzeniom, mogą zacząć wykonywać swoją pracę promowania podziału komórek niepoprawnie, co z kolei może powodować zaburzone podziały komórek i ich niekontrolowany rozrost. Do tej pory myślano, że jeżeli jest jakiś gen, to my na to nie mamy już wpływu. A właśnie epigenetyka obala to wszystko i dlatego mamy do czynienia w tej chwili z absolutnym przewrotem biologii, dlatego że odkąd powstała nauka biologii, uznawało się, a to była tylko i wyłącznie nieudowodniona hipoteza, tylko powtarzana przez 50, 60, 80 lat, stała się prawdą. Ale to nigdy nie zostało udowodnione. Czyli ta hipoteza mówi o tym, że tym jesteśmy, w skrócie, jakie mamy geny. A epigenetyka, teraz najnowsze osiągnięcia nauki mówią, że to nie jest prawda. Że nie jest prawdą, że my nie mamy wpływu na nasze geny. Może inaczej trzeba powiedzieć. Nie jest prawdą, że nie mamy wpływu na informację, jaką przenosi się z genów do właśnie tych miejsc w komórce, gdzie zaczyna się synteza białek. Do tej pory zakładano, że nie mamy wpływu, a teraz wiemy, że mamy wpływ. Niesłychanie potężny wpływ na prawidłową transkrypcję genów, czyli na prawidłową konstrukcję białek, ma żywność. Czyli wysokiej jakości żywność zapewnia
prawidłową transkrypcję białek, prawidłowe życie. I z kolei odwrotnie, kiedy mamy toksyny różnego rodzaju, toksyny te wpływają na zaburzenie tego procesu transkrypcji. A więc nami nie tyle steruje DNA, które samo w sobie niczego nie wykonuje, ale na to DNA, co z tego będzie, wpływ ma środowisko. Tak jak powiedziałem, czy żywność, czy powietrze, czy toksyny różnego rodzaju, ale jest jeszcze coś. Naukowcy zauważyli, i już to już jest potwierdzone, to już eksperymenty są porobione, już wiadomo, że jednym z największych czynników środowiskowych, który ma wpływ na ten proces transkrypcji genów, jest myśl. Ale poszli jeszcze dalej i zauważyli, że szczególnie silny wpływ na proces transkrypcji genów mają emocje. Mają emocje. Mają to, co czujemy wewnątrz. Jeżeli czujemy, mamy w sobie emocje pełne złości, nienawiści, agresji, zazdrości, pobadano to, zmierzono, że to źle wpływa na tego człowieka. I ja żartobliwie mówię o tym w ten sposób, że tego wszystkiego, czy dokonali lub też zauważają naukowcy, którzy sami o sobie mówią, że są niesamowicie twardo stąpającymi po ziemi naukowcami, niewierzącymi w cuda jakieś. A teraz mówią, żeby człowiek dobrze funkcjonował, musi się pozbyć zawiści. Musi się pozbyć tych negatywnych odczuć. Musi się pozbyć nienawiści. Musi się pozbyć agresji. Żeby człowiek dobrze funkcjonował na tym poziomie, musi być pełen miłości. Odczuwanej niezwykle wewnętrznie. Współczucia. Wybaczenia. Wtedy dopiero człowiek zaczyna funkcjonować dobrze. Bardzo ciekawe badanie zostało przeprowadzone przez genetyka Johna Kernsa. Ukazało ono, jak potężny wpływ wywiera na geny środowisko. W środowisku zawierającym wyłącznie laktozę umieścił on bakterię, która nie mogła jej metabolizować. Bakteria dokonała rzeczy, wydawać by się mogło niemożliwej. Zmieniła swoje DNA tak, by móc metabolizować laktozę. Jeżeli bakteria dokonała takiej rzeczy, to dlaczego nie mógłby tego dokonać człowiek? Często mówimy, że choroba nowotworowa to jest choroba pochodzenia genetycznego, że podłożem choroby nowotworowej są geny. Jeżeli mówimy o genach, to mamy na myśli jądro, jądro komórki. Dlatego, że geny mieszczą się właśnie w jądrze komórki. W związku z tym, kiedy mówimy o chorobie nowotworowej, która ma podłoże genetyczne, to znaczy, że znajduje się ono w jądrze komórki. No i to troszkę jest problem, dlatego że kiedy naukowcy przeszczepili jądro komórki nowotworowej do komórki zdrowej, nie powstał nowotwór. Dlaczego? Przecież przeszczepione jądro komórki nowotworowej zawierało informację genetyczną, na podstawie której niby powstał nowotwór, a jednak nie powstał. Zrobiono inne doświadczenie, wykonywano go wielokrotnie, a mianowicie kiedy przeszczepiono jądro komórki zdrowej do komórki nowotworowej, gdzie usunięto w komórce nowotworowej jej jądro i wszczepiono jądro komórki zdrowej,
powstał nowotwór. Jak powstać mógł nowotwór, skoro jest to choroba genetyczna, a więc ta informacja powinna być zapisana w genach, a geny były w tym przypadku dobre, a jednak powstał nowotwór. Robiono kilka innych jeszcze doświadczeń, które wskazywały właśnie na to, że choroba nowotworowa ma swój początek w mitochondriach, nie w genach. W związku z tym w tej chwili już naukowcy wyraźnie mówią, że choroba nowotworowa nie jest chorobą genetyczną. Choroba nowotworowa ma swój początek w uszkodzonych mitochondriach, a nie w DNA. Każda nowa teoria będzie traktowana jako wymysł do momentu, kiedy będzie ją można naukowo uzasadnić. Jednak jeżeli będzie zagrażać finansowemu status quo, nie zostanie przyjęta aż do momentu, kiedy takie zagrożenie minie. Na samym końcu mamy tego biednego pacjenta, który przychodzi i mówi, że chciałby się leczyć taką lub inną metodą. Nie, kochany, bo my mamy z góry ustalone przez firmę farmaceutyczną i pana profesora taki sposób postępowania. I koniec, kropka. Nie ma inaczej. Żaden lekarz, który pracuje pod uczelnią, na uczelni, czy przy jakimkolwiek większym ZOZie, NZOZie, nazwijmy to ZOZie, jednostce już nie tylko uczelnianej, ale i zdrowotnej, nie podskoczy, bo musiałby się wyłamać z obowiązujących ram. A takich odszczepieńców to co się robi? Odstrzeliwuje. Jeżeli nie zrobią tego warunki finansowe, to zawsze może to zrobić Naczelna Izba Lekarska. Więc mamy dwa baciki. I tak działa system. Thank you.